Czy ktokolwiek z was odwiedził kiedyś Fataville? Ostatnio często myślę o moim rodzinnym mieście, ale ciężko mi znaleźć w internecie innych, którzy słyszeli o tym miejscu. Moje wnuki mówią, że w sieci można znaleźć wszystko, ale najwyraźniej tak nie jest. Jeśli znasz kogoś, kto był w Fataville lub nawet sam jest z tego miasta, proszę o kontakt. Chętnie powspominam dawne czasy. Ale najpierw pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Greg. Mam teraz 60 lat. Opuściłem Fataville jako 22-letni mężczyzna w poszukiwaniu pracy i nigdy nie wróciłem. Pomyślałem, że dobrze by było, gdybym opowiedział wam o tym, co pamiętam, nawet jeśli mi nie uwierzycie. Fataville było dobrym miejscem i nie mówię tego tylko dlatego, że jestem stary i dopadła mnie nostalgia. Było trochę problemów, ale ulice były bezpieczne. Przestępczość była niska, a obywatele mieli za co żyć. Poza tym w mieście było wiele parków, a wokół rozciągały się rozległe lasy. Można było po nich wędrować godzinami. To właśnie po jednym z tych parków przechadzałem się tej nocy, kiedy po raz pierwszy złamałem jedno z praw Fataville. A może nawet nie po raz pierwszy. W młodości zdarzało mi się chodzić po lasach po zmroku, tak jak wszystkim innym. Ale każdy wiedział, że ktoś, kto został przyłapany na piciu alkoholu lub tym podobnych, spędziłby noc w ratuszu, zanim zostałby wypuszczony, nieszczęśliwy i zawstydzony z powrotem do swoich rodziców. W gruncie rzeczy to nie było prawdziwe prawo. Nie było jednym z tych, o których mówi się dzieciom. Nie było nawet tym najważniejszym. Mimo to każdy go przestrzegał. Myślę, że z biegiem lat te dziwne zasady po prostu stały się czymś oczywistym. W dzisiejszych czasach trudno mi przypomnieć sobie je wszystkie, ale tą jedną pamiętam wyraźnie. Zawsze bądź w domu przed zachodem słońca. Pamiętam, że kiedy byłem mały, rodzice zabrali mnie do kina i stracili poczucie czasu, także kiedy wyszliśmy, była już prawie noc. Pamiętam spanikowane spojrzenia na ich twarzach, sposób, w jaki ciągnęli mnie za rękę do naszego samochodu i łamali ograniczenia prędkości w drodze do domu, uciekając przed nocą. Nie rozumiałem dlaczego. Musicie wiedzieć, że byłem wtedy dość młody, a to było przed czasami, kiedy internet stał się powszechny. Nigdy nie rozmawiałem z kimś spoza Fataville. Tak działał świat i nigdy nie myślałem, żeby to kwestionować. Rozważałem to jako rodzicielską przesadną ostrożność, w miarę jak dochodziłem do moich nastoletnich lat. Nigdy, aż do tamtej nocy, nie zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Ledwo pamiętam, czemu wyszedłem tak późno. Chyba z jakąś dziewczyną. Byłem głupim, nastoletnim młodzieńcem, marzącym o przyprowadzeniu dziewczyny do parku pełnego pięknych kwiatów. Nie zerwałbym żadnego dla niej. W Fataville panowały zasady, a to była jedna z nich. Nie zauważyłem, jak późno się robiło, dopóki nie zobaczyłem długości cieni wokół mnie. Sformułowanie "dreszcz przeszedł mi po kręgosłupie" jest nadużywane i w tym przypadku niewystarczające. W mojej krwi był lód. Poczułem nagły przypływ adrenaliny, gdy zdałem sobie sprawę, że nie jestem bezpieczny. Byłem sam, otoczony przez rośliny, a słońce zachodziło. Zacząłem biec. Jak już mówiłem, Fataville było dobrym miejscem. Nie można było przebywać na zewnątrz po zmroku, ale wcale nie musiałeś być we własnym domu. Miasto zbudowało prowizoryczne schrony, niewiele większe niż przystanki autobusowe. Miejsca, w których można było się ukryć przed nadchodzącą nocą. Wszyscy o nich wiedzieli. Był jeden na każdym rogu ulicy, jeden przy szkole, kilka przy parku w mieście. Ledwo mieściły się w nich dwie lub trzy osoby, ale dla mnie to było wystarczające. Dotarcie do najbliższego schronu zajęło mi tylko kilka minut, a w tym czasie cienie rzucane przez zachodzące słońce wydłużyły się jeszcze bardziej.
Nie potrafiłem nazwać uczucia, które mnie ogarnęło, gdy niebo zmieniło kolor na ciemno-niebieski, a gwiazdy błyszczały niczym maleńkie koraliki. Wiedziałem tylko jedno. W głębi serca, w tej części mnie, która wciąż była dzieckiem słuchającym opowieści matki, w tej części, która ciągle była tylko przestraszonym ssakiem skradającym się do swojej jamy, że muszę być w środku, nawet jeśli było to nędzne wnętrze schronu. Nie były one zbyt imponujące. W zasadzie to tylko cztery wątłe ściany, drzwi i niewiele więcej. Pamiętam falę ulgi, która mnie ogarnęła, gdy wbiegłem do środka i zatrzasnąłem je za sobą na tyle mocno, że poczułem, jak zatrzęsły się w zawiasach. Byłem bezpieczny. Rano mogłem wrócić do rodziców. Wiedziałem, że nie obejdzie się bez awantury, ale to wciąż lepsze niż pozostanie nocą na zewnątrz. Ośmieliłem się nawet zakpić z siebie z powodu mojego przerażenia. Co było takie straszne? Tylko dzieci bały się ciemności. W końcu to było Fataville, na ulicach było bezpiecznie. Powinienem był po prostu iść do domu, ale nie wyszedłem ze schronu. Właśnie ułożyłem się na twardej podłodze, gotowy by przeczekać noc, gdy usłyszałem stukot kroków. Rozległ się szmer, a potem coś trzasnęło o drzwi. Ktoś w panice próbował dostać się do środka. Proszę... Słyszałem sapiący ze zmęczenia głos. Proszę, wpuść mnie, znam zasady, ale proszę. Nie czekałem. Może powinienem był. Może mogłem lepiej się nad tym zastanowić. Myślałem o tym dużo przez te wszystkie lata. Zrobiłem to. Przesunąłem zasuwę. Drzwi otworzyły się w jednej chwili, a para osób schowała się w środku, wpadając na tylną ścianę, tak samo jak ja. Zamknij drzwi! Krzyknął jeden z nich. Zamknij je, pospiesz się! Zamek zasunął się z kliknięciem, a ja odwróciłem się do nich. Nic wam nie jest? Nie wiedziałem, co mogłem zrobić, ale pomyślałem, że powinienem zapytać. Nie wyglądali na zranionych, tylko roztrzęsionych i zmęczonych. Byli wysocy i szczupli, z długimi, prostymi jak patyk, ciemnymi włosami. W schronie było mało światła, tylko to, które wpadało z zewnątrz przez maleńkie okna. Właśnie ten osobliwy, blady blask księżyca sprawił, że ich oczy wyglądały na nienaturalnie szerokie, ciemne i dziwne. Nic nam nie jest. Nie powiedzieli nic więcej, opierając się o ścianę ze skrzyżowanymi rękami i wpatrując się w okno. Zawahałem się. Więc przed czym uciekaliście? Obdarzyli mnie swoim grobowym spojrzeniem. Przed nocą, oczywiście. Byłem roztrzęsiony, wiercąc się tam, gdzie siedziałem na zimnym betonie. Wygląda na to, że mimo wszystko spędzę z kimś tę noc, pomyślałem z rozgoryczeniem. W schronie nie było zegara. Czekaliśmy tam, w milczeniu, przez coś, co wydawało się godzinami, ale równie dobrze mogło być minutami. Podrapałem się po głowie, zastanawiając się, czy nie lepiej byłoby odważyć się wyjść na zewnątrz i zmierzyć z niebezpieczeństwami nocy, które teoretycznie zawierała. Byłem na skraju zaśnięcia, gdy usłyszałem krzyk. Przeszywający, wrzaskliwy skowyt. Dźwięk kobiety w jakimś strasznym bólu. Podniosłem się na nogi i stanąłem przy drzwiach. Zanim zdałem sobie sprawę, moja ręka spoczywała na klamce. Już chciałem ją nacisnąć, kiedy nagle nieznajomi złapali mnie za nadgarstek. Ich chwyt był silny, skóra zimna. Długie, kościste palce zacisnęły się na mojej skórze. Nie rób tego. Wpatrywałem się w nich. Czyście oszaleli? Tam jest... Zamknij się i słuchaj. Odciągnęli mnie od drzwi. Byłem wysportowanym, zdrowym i młodym chłopakiem, ale oni, kimkolwiek byli, okazali się przerażająco silni. Szamotałem się bezskutecznie. Słuchaj.
Właśnie w tym momencie krzyk pojawił się ponownie. Syczałem przez zęby, szarpiąc się w ich imadłowym uścisku, kiedy coś sobie uświadomiłem. To był ten sam krzyk. Dokładnie ten sam. To samo zawodzenie, jak nagranie odtwarzane od nowa. Zamarłem. Nawet mój oddech zatrzymał się w piersi. Znowu się pojawiło. Ten sam dźwięk, jak nagranie. Nie wiedziałem, jak to opisać. To był jeden subtelny szczegół. Wypaczenie, którego nie zauważyłbym, gdybym nie był tak spięty i przerażony, a moje zmysły nie byłyby szeroko rozdęte na strukturę świata. Nieznajomy wypuścił mnie. Nie otworzyłem drzwi. Zamiast tego powoli opadłem na ziemię. Wszystko wydawało się odległe. Zdałem sobie sprawę, że moje ręce się trzęsą. Co to jest? Nieznajomy wzruszył ramionami. Oni też się bali. Była w nich ta wyćwiczona, udawana nonszalancja, ale widziałem sposób, w jaki posyłali spojrzenia w kierunku drzwi i okien, przesuwając ciężar ciała, jakby instynktownie przygotowując się do ucieczki. Czy słyszałeś kiedyś o żabnicy? Nie pytałem, co mieli na myśli. Nie chciałem wiedzieć. Być może wydaje ci się to dziwne, że nie zadałem sobie trudu, by zapytać, ani nie spróbowałem przekonać się sam. Obiecuję ci, że ty też nie otworzyłbyś drzwi. Niewielu ludzi byłoby na tyle ciekawych, by spojrzeć. Takie pytania były przeznaczone dla światła słonecznego w zaciszu własnego domu. Czy jesteśmy tu bezpieczni? Ściany, które wcześniej wydawały się wystarczająco solidne, nagle wydały się być wykonane z papieru. Nieznajomi znów spojrzeli na mnie. Wciąż nie wydawali się przyjaźni. Ich oczy były szerokie i niepokojące, ale ich twarz zdawała się nieco bardziej ludzka, gdy patrzyli na mnie i brali pod uwagę, jak bardzo byłem przerażony. Właśnie po to są te schrony. Jeśli nie otworzymy drzwi aż do wschodu słońca, będzie dobrze. Musimy tylko czekać. Wszystko, co musieliśmy zrobić, to czekać. Nie próbowałem już spać. Czułem się jak jaskiniowiec, który czuwał w lotu jaskini, wpatrując się samotnie w ciemność, a każdy szelest w zaroślach mógł okazać się ostatnim, co usłyszałem w życiu. To właśnie ta czujność sprawiła, że gdy za oknem pojawił się ruch, wychwyciłem go. Co to? Cicho. Natychmiast zamilkłem. Przyjazny czy nie, nieznajomy najwyraźniej wiedział o tym więcej niż ja. Cokolwiek się działo, nie byłem gotów umrzeć za swoją dumę. Wpatrywaliśmy się w maleńkie okienko. Zaczynałem już myśleć, że ten ruch to tylko sztuczka zmęczonego i przestraszonego umysłu, gdy znów się pojawił. Zamarłem jak królik chowający się przed lisem. Za oknem coś było. Nie mogłem dokładnie się temu przyjrzeć. Jedyne co dałem radę zobaczyć to cień. Nie słyszałem żadnych kroków, ani nawet oddechu. Tylko nikłe cienie za zbyt cienką szybą. Stałem nieruchomy, z wyjątkiem mojego oddechu, szybkiego i nierównego. Nie mogłem nabrać wystarczająco dużo powietrza. Żabnica, pomyślałem. Milczeliśmy, wpatrując się w siebie. W schronie wydawało się być jakoś zbyt ciemno. Była noc, ale noce nigdy nie były całkowicie czarne, nawet bez pełni księżyca, który dziś świecił jasno i blado. Było ciemniej niż powinno być, za mało światła wpadało przez okno. Nie oddychałem, dopóki nie wróciło szare światło księżyca, a ruchy na zewnątrz zniknęły. Powietrze wyrwało się z mojej piersi w długim, powolnym wydechu. Wybrałeś złą noc, żeby zostać na zewnątrz. Moje oczy przesunęły się na nieznajomego, którego spojrzenie pozostało tak samo chłodne i nieokreślone, jak wcześniej. Dotarło do mnie, jak dziwne było to, że nigdy wcześniej ich nie widziałem.
Fatawil nie było dużym miastem. Nie można było znać każdej osoby, która tam mieszkała, ale ja byłem towarzyski i często wędrowałem. W mieście było kilka osób, które były mi obce, ale i tak kojarzyłem je z twarzy. Jak to? Dlaczego? Zaryzykowałem pytanie. Odwrócili wzrok z powrotem na zewnątrz. Zła noc. Lepiej byłoby zostać w domu, przestrzegać zasad. Co masz na myśli? Wszystko, co otrzymałem w zamian, to pogardliwe spojrzenie. Nie uczono cię niczego? Milczałem i postanowiłem zapytać o to rodziców, kiedy nadejdzie ranek i będę mógł wyjść ze schronu. Więc dlaczego wyszliście tak późno? Wzruszyli ramionami. Z wizytą. Nie było żadnego rozwinięcia. Nie byłem pewien, czy celowo byli tacy skryci, czy też nie zdawali sobie sprawy, że zwyczajnie podaje się więcej informacji, ale pozwoliłem im na to. Byli tutaj i pomagali mi. To było najważniejsze. Nie mogłem dokładnie śledzić czasu, ale wydawało mi się, że minęła tylko chwila, zanim znowu coś usłyszałem. Trzy ostre puknięcia w drzwi, a potem głos, męski i profesjonalny. Czy u was wszystko w porządku? Usłyszenie głosu innej osoby wydawało się dziwne. Sam nie wiem dlaczego. Opuściliśmy świat rzeczywisty na rzecz strefy zamętu i cienia, a głos policjanta wydawał się tak normalny, że aż dziwny. Tak, panie władzo, nic nam nie jest. Zawołałem. Obok mnie nieznajomi napięli się. Nie otwieraj drzwi, wyszeptali. Ich głos był cichy, ale słyszałem go wyraźnie. Wystraszyłem się, przypomniałem sobie o żabnicy. Pukanie pojawiło się ponownie. Nie masz nic przeciwko, żebym wszedł i rzucił okiem? Brzmiało to tak normalnie, to było najgorsze. Dźwięk nie miał zniekształceń, brzmiał jak głos mężczyzny, zmęczonego i czekającego, by zejść ze swojego posterunku i wrócić do domu. Ale znałem policjantów w Fatawil. Mój ojciec był jednym z nich i poznałem większość jego kolegów. Tego głosu nie znałem. Znowu pukanie. Milczałem, wpatrując się w drzwi. Halo. Głos policjanta był teraz sfrustrowany. Otwórz w końcu. Nieznajomi i ja nic nie powiedzieliśmy. Mogę was aresztować, otwórzcie te drzwi. Po kolejnej minucie cichego czekania, cokolwiek było na zewnątrz syknęło. Nie był to syk człowieka. Wydawał się być bardziej dźwiękiem wiatru szeleszczącego w suchej trawie. Potem kroki oddalające się. Czy to samo co wcześniej? Nieznajomy wzruszył ramionami. Nie rozmawialiśmy, nie potrafiłem się na to zdobyć. Tylko siedziałem i wpatrywałem się napięty w delikatne drzwi, w okna, które pewnie można by rozbić jednym uderzeniem. Mimo to jakoś znalazłem w sobie siłę, by nudzić się w swoim przerażeniu. Nawet do strachu można się przyzwyczaić, jeśli odczuwa się go wystarczająco długo. Jedyną rzeczą poza nami w schronie był mały regał wciśnięty w kąt. Nie było na nim nic oprócz pojemnika z solą, który okazał się w większości pusty, i malutkiej książki. Nie pamiętam jej zawartości, tylko tyle, że była to jedna z tych powieści ze sklepu za grosze. Podniosłem pojemnik z solą, zastanawiając się, co tu robił. Przypomniałem sobie coś, co powiedziała mi kiedyś moja mama. Mówiła, że sól była ważna. Zostaw to. Podskoczyłem, zerkając na nieznajomych. Nadal wpatrywali się przez okno w obcą noc. Zerknęli na mnie, przyglądając się pojemnikowi z solą z wyrazem powątpiewania, zanim zwrócili wzrok z powrotem na okno. Możemy jej potrzebować. Możemy? Po prostu zostaw to. Na wszelki wypadek.
Zapytałem dlaczego, ale nie odpowiedzieli. Odłożyłem ją z powrotem i otworzyłem małą książkę. Strony były poszarpane, grzbiet złamany, ale nadal można było ją czytać. Skończyłem mniej więcej 1/4, kiedy nagle rozległ się wielki huk. Coś wylądowało na dachu. Upuściłem książkę, podnosząc się na równe nogi. Nieznajomy popchnął mnie z powrotem na dół. Po prostu czekaj, powiedział. Ich ciemne, mroczne oczy były jeszcze szersze niż wcześniej. Usiadłem z powrotem, ze wzrokiem wlepionym w sufit. Ciężkie kroki odbijały się echem po maleńkim pomieszczeniu, gdy coś poruszało się na szczycie schronu. Słyszałem drapanie, jakby wielkich pazurów. Świat zdawał się wstrzymywać oddech, zanim z dźwiękiem przypominającym wielki pęd powietrza, coś co wylądowało na schronie, zdawało się znikać. Nigdy więcej nie wyjdę w nocy, powiedziałem cicho. Nieznajomi nie uśmiechnęli się, ale wydali z siebie dźwięk, który w pewnych okolicznościach mógłby być śmiechem. Po tym czekaliśmy w ciemności jeszcze przez chwilę. Miałem nadzieję, że wszyscy wiedzą, aby pozostać w środku bez względu na wszystko. Jakiś czas później rozległy się dzwony i odgłos wielu koni jadących razem. Wtedy obcy również zamarli, wstrzymując oddech, aż jeźdźcy, jeśli rzeczywiście nimi byli, zniknęli z powrotem w nocy. Wiele razy wydawało mi się, że widzę bladą twarz patrzącą do środka, przyciśniętą do szyby, ale kiedy odwracałem się w stronę okna, był tam tylko cień i ciemność. Prawie skończyłem książkę, gdy usłyszałem biegnące kroki. Nie podniosłem wzroku. Aż nazbyt dobrze widziałem obraz żabnicy z tyłu głowy. Cokolwiek to było, było podstępem. Wiedziałem o tym. Bez względu na wszystko nie wpuszczę tego do środka. To postanowienie umarło, gdy to coś dotarło do drzwi, wbijając w nie rozpaczliwe dłonie. Greg! Prawie krzyknąłem, podnosząc się z miejsca. Mama? Nieznajomy wkroczył przed drzwi, nie zważając na krzyki mojej matki. Nie otwieraj. Jego głos był niski i zimny. Rzuciłem rozpaczliwe spojrzenie w stronę okna. To była sztuczka, to znowu żabnica. Wiedziałem, że nie mogę. Greg, proszę, proszę wpuść mnie do środka. Wystąpiłem do przodu. Nieznajomy napiął się, ale nie sięgnąłem po klamkę. Dlaczego jesteś na zewnątrz tak późno? Zawołałem. Moja matka przerwała w swoim szlochu, najwyraźniej zszokowana. Greg, dlaczego mnie o to pytasz? Przygryzłem wargę. Czemu wyszłaś tak późno? Szukałam cię, nie było cię, a ja się martwiłam. Twój ojciec Jonathan i ja... Zamarłem. Moja mama nigdy nie nazwała ojca inaczej niż Joe, przez całe swoje życie. Powiedziałem z uszczypliwością w głosie. Postaraj się bardziej. Zawołałem, siadając z powrotem w kącie. Żabnica prawie mnie dopadła. Nie warknął tak jak policjant. Greg! Rzecz, która nie była moją matką, brzmiała na zdezorientowaną. Słyszałem, jak drzwi się trzęsą, gdy w nie waliło. Greg, proszę, to ja! Nic nie powiedziałem. To, co nie było moją matką, zaczęło wrzeszczeć i walić jeszcze mocniej. Greg, proszę, wpuść mnie! Nie rób tego, powiedział nieznajomy. Jego oczy były skierowane na mnie, zimne i ciemne. Zabijesz nas wszystkich. Byłem przerażony, nie mogłem myśleć, nie mogłem się ruszyć. Zakryłem uszy rękami, zamknąłem oczy i zwinąłem się w kłębek. Wciąż słyszałem krzyki, błagania, rozpaczliwe walenie w drzwi. Kolejne uderzenie, a potem rozpaczliwy, narastający wrzask.
Miałem ręce na uszach, ale i tak usłyszałem mokry, mięsisty dźwięk, jak tępy nóż krojący kurczaka. A potem cisza. Powoli odsłoniłem uszy. Coś przejechało swoimi pazurami po drzwiach. Czułem, że serce zatrzymało się w mojej piersi. Pojawił się głos. Nie był to głos mojej matki. W zasadzie to był jej głos, ale to nie była ona. Ona nigdy nie mogłaby tak brzmieć. Znajdziemy inną drogę. Nieznajomy za mną coś powiedział. Nie rozumiałem słów, ale język był bardzo osobliwy. Coś w nim przywodziło mi na myśl ciemne ścieżki między zielonymi drzewami. Najwyraźniej to, co było na zewnątrz, zrozumiało lepiej niż ja. Warknęło, wciąż używając repliki głosu mojej matki. Uderzyło w drzwi jeszcze raz. Uderzenie, które sprawiło, że ściany się zatrzęsły. Potem usłyszałem kroki odchodzące w noc. Do rana nie wydarzyło się nic więcej. Nie ruszyłem się, dopóki nie zrobili tego obcy. Odblokowali drzwi i wyszli na zewnątrz. Świt był dla mnie tak mile widziany, jak łódź ratunkowa dla tonącego. Po tak długim czasie spędzonym w ciemności, widok ulicy w szarym świetle wczesnego poranka wydawał się nierealny. Gdy spojrzałem przed siebie, zobaczyłem oddalających się nieznajomych. Hej! Odwrócili się, gdy ich dogoniłem. W świetle słońca wyglądali inaczej. Ich oczy wydawały się mniej szerokie i jaśniejsze, ich skóra mniej blada. Mogli być dowolną osobą na ulicy. Pozwólcie, że odprowadzę was do domu. Upewnię się, że bezpiecznie wróciliście. Przynajmniej tyle mogę zrobić po tym, jak wy... Zamilkłem. Co by się ze mną stało, gdybym był sam i otworzył drzwi? Lub co gorsza, opuścił schronienie. Odkryłem, że mój umysł roi się od możliwości. Wmówiłem sobie, że liczy się tylko to, że uniknąłem szczęk żabnicy. Nieznajomy przyglądał mi się przez chwilę, po czym skinął głową. Przysługa za przysługę. Nie podziękowali, tylko ruszyli w dół ulicy i kontynuowali spacer. Szliśmy w milczeniu. Wokół nas Fataville nadal się budziło, światła włączały się w domach, ludzie wychodzili ze swoimi psami. To wszystko wydawało się takie normalne. Drżałem, gdy mijaliśmy kolejny schron. Nie wydawało się, żeby to mogło być prawdziwe, ale nie mogłem znaleźć w sobie przekonania, że to był tylko sen. Słyszałem krzyki, kroki, widziałem cienie. Słyszałem, jak coś, co zdawało się być moją matką, udaje, że jest zamordowane, podczas gdy ja nic nie robiłem. Łzy zakłuły mnie w oczy. Pochyliłem głowę. Nie mogłem uwierzyć, że to zrobiłem. Miałem powód, wiedziałem, że to nie ona. Ale nie przeszkadzało mi to czuć się jak tchórz. Nie jesteś tchórzem. Zdziwiłem się i spojrzałem w ich kierunku. Głos nieznajomego był inny w świetle dnia. Nadal chłodny, ale nieco cieplejszy, trochę bardziej normalny. Spojrzeli na mnie. Nie mogłem powiedzieć, co to za myśl. Ich oczy były tak samo nieczytelne jak oczy gada. Działałeś w celu ochrony własnego życia. To był właściwy wybór. Nie bądź głupi i nie przekonuj siebie, że jest inaczej. Powoli przytaknąłem. Nie wiedziałem dlaczego, to raczej nie była rada, ale zacząłem czuć się lepiej. Szliśmy dalej. Zobaczyłem kobietę wychodzącą z innego schronu i pomachałem. Zastanawiałem się, jak reszta miasta radziła sobie tej nocy. Mam nadzieję, że nikt inny nie otworzył drzwi. Nikt inny nie wpuścił żabnicy. Zastanawiałem się, czy dowiedziałbym się o tym, gdyby to zrobili. Nieznajomi zatrzymali się. To tutaj. Rozejrzałem się wokół.
Spodziewałem się domu lub jednego z kompleksów apartamentów, ale to był park. Był inny niż ten, po którym wędrowałem wczoraj wieczorem. Mniej w nim kwiatów, a więcej drzew. Między pniami nie widziałem nic, tylko szarozielony cień. Odwróciłem się nieśmiało. Po tym wydarzeniu nie oceniałbym nikogo, kto boi się ciemności. Tutaj? Przytaknęli. Następnym razem bądź bardziej ostrożny. To jest dobre miejsce, ale panują tu zasady. Jeśli chcemy, aby tak pozostało, wszyscy musimy ich przestrzegać. Jeden z nich sięgnął do przodu. Stali przede mną, gdy tylko przez chwilę spojrzałem w dół na jego rękę. Stali przede mną, gdy zacząłem podnosić głowę. Ich buty były wyraźnie w moim polu widzenia. Ale nie stali tam, gdy podniosłem wzrok, wpatrując się w pustą ulicę. Zniknęli. Powoli odwróciłem się, by spojrzeć na las. Ciemny, zielony, niczym noc złapana pod baldachimem liści. Ukłoniłem się lasowi pełen szacunku, po czym zawróciłem w stronę domu.